Cześć kochani, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Dzisiaj mam dla was przepiękny zestaw z firmy Playmobil z serii Princess, czyli księżniczki. O numerze 6850 dla dzieci od 4 do 10 roku życia. I tutaj mamy salon piękności połączony z butikiem. Także mamy i tutaj mamy też miejsce na pokaz mody. Mamy tutaj dwie piękne księżniczki, mamy mnóstwo sukienek, mamy jakąś skrzynię z gadżetami różnymi, mamy wannę, także to jest wszystko. Takie spa połączone z butikiem, połączone z fryzjerem, połączone z miejscem właśnie na pokaz mody. Także taki naprawdę wypasiony zestaw. Zobaczcie, ile mamy tutaj elementów. Niestety nie ma napisane, ile dokładnie mamy części, ale widzimy, że tutaj mamy różne fryzury, różne suknie, różne gadżety małe, różne ozdoby, różne akcesoria, plus kilka większych elementów. Mamy jakąś parasolkę, wannę, mamy też dywan, mamy szafeczkę, tron czy krzesła jakieś takie ozdobne. Mamy miejsce, żeby te suknie wszystkie powiesić. Mamy też parawan taki piękny, ozdobny. Także świetnie zapowiadający się zestaw. Pewnie trochę będzie przy nim roboty, bo trzeba będzie te wszystkie elementy okleić i połączyć. Ale otwieramy i zobaczymy, jak to wszystko wygląda na żywo. Bardzo się cieszę na ten zestaw, ponieważ jest tyle tutaj właśnie elementów, mnóstwo szczegółowych, małych gadżetów i powiem wam też, że jestem fanką tej serii księżniczki. I tu już mamy pierwszą z księżniczek. Ma czarne włosy upięte i też ma ciemną karnację. Ma długie rzęsy, czerwone usta i ma na sobie takiej bieliznę, czy body, czy może strój kąpielowy, nie wiadomo. U góry możemy jej coś nałożyć, na przykład koronę albo jakiś kapelusz. Zaraz zobaczymy, co będzie w zestawie. Teraz szukam drugiej księżniczki i już ją znalazłam. Ma taką samą fryzurę, ale dodatkowo ma jeszcze dziurki, także będziemy mogli tutaj coś przyczepić i to wygląda bardzo uroczo. Ma czerwone usta i takie śmieszne rumieńce na dole, tak umieszczone. Ma na sobie różowe body i różowe buty, także blond księżniczka ma dziurki na koku, a księżniczka z czarnymi włosami ma dziurę u góry głowy. Mamy 6 foliowych torebek w tym zestawie i 2 takie luźne części. Tutaj mamy taką szafeczkę z szufladą wielką. I patrzymy dalej, co my tu mamy. Widzę tutaj turkusową suknię. Od razu możemy ją przymierzyć, a co? Tak wygląda. Jeszcze musimy ją ozdobić kokardkami, ale już widzimy mniej więcej, jak się będzie prezentowała. Tutaj mamy kawałki parawanu, a tu mam kolejną suknię. Też od razu możemy ją przymierzyć. Oczywiście tę suknię można dowolnie między tymi księżniczkami wymieniać. Myślę, że po prostu wszystko wysypię na stół i wtedy sobie po kolei te elementy pooglądamy. I tak jak już mówiłam, ten zestaw będzie trzeba zbudować. I powiem wam, że spodziewałam się, że coś trzeba będzie zrobić, ale trzeba będzie zrobić więcej niż myślałam. Mamy tutaj kolejną długą suknię fioletową, błyszczącą. I mamy też do każdej sukni taki wieszak. Prawie do każdej. Okej. Okay. Tutaj mamy piękną, białą, długą suknię. I też mamy do niej wieszak. To jest ta nasza szuflada.
i to będzie taki stojak na fryzury, na peruki różne. To będzie ta część fryzjerska. Mam tutaj taką krótką, czarną fryzurkę. Mamy 4 miejsca na różne fryzury. Tutaj zobaczcie, to jest świetne. Mamy plastikową górę głowy i mięciutki blond warkocz. Warkocz roszpunki. Tutaj mam kolejną czarną fryzurkę, koka z grzywką. I tu mamy jeszcze, tu jeszcze możemy dołączyć sobie kucyk długi. Tu mamy jeszcze kolejną wysoko upiętą fryzurę. Tutaj mamy kolejną fryzurkę blond. I teraz zbuduję ten stojak na ubrania. I już możemy powiesić nasze sukienki. I tak jak widzicie, w całym tym zestawie przewija się motyw taki królewski, bo są to księżniczki. Także mamy mnóstwo złota, mnóstwo koron. I teraz zbuduję parawan. I tutaj mamy jeszcze lustra. Jak zawsze występują one w formie naklejek. Mamy też wannę. Bardzo piękna wanna w kształcie muszelki. Mamy też mniejsze lusterko. No dobrze, dużo już zbudowałam, ale zostało mi jeszcze kilka takich luźnych części. Mam tutaj, zobaczcie, mnóstwo różnych dodatków, gadżetów. Mamy różne kokardki, mamy jakieś naszyjniki, złote, srebrne. Możemy je tutaj gdzieś odłożyć, a kokardki możemy powtykać w sukienki. Koronę założymy też, księżniczce. Mamy jeszcze białe kwiatki. Można je na przykład wetknąć ten długi warkocz. Mamy jeszcze kokardki takie ciemnoróżowe. Jeszcze kilka szarych zapasowych. I mamy jeszcze różne inne dodatki. One wszystkie służą do ozdoby włosów. Tutaj mamy jeszcze jakieś takie gwiazdki. To wszystko schowałam w takim pojemniczku ozdobnym, tak żeby nie pogubić tych małych elementów, bo byłoby szkoda. I tutaj mam jeszcze naklejki, zobaczcie, 6 pięknych, błyszczących naklejek. Pierwsza poszła na to ozdobne krzesło. Druga służy do ozdobienia tej długiej sukni. Pierwszy raz widzę zestaw, w którym byłoby tyle pięknych małych tych cyrkoni, chyba tak możemy je nazwać.
Mam tutaj jeszcze dwie naklejki, tylko nie wiem, gdzie one powinny wylądować. Sprawdzałam i na opakowaniu, i w instrukcji, ale nie było napisane. Może wy wiecie, to wtedy napiszcie mi w komentarzach, co powinnam zrobić z tymi dwoma pozostałymi kamyczkami, tak żeby zestaw był już kompletny. Także trochę ten film trwał, ponieważ musiałam zbudować kilka części. Musiałam się zająć tymi wszystkimi malutkimi elementami. Tutaj jeszcze właśnie mam resztę, której nie wykorzystałam. Napiszcie mi, co sądzicie o tym zestawie. Mamy tutaj, zobaczcie, torebki, suknie, mamy wanny, mamy parawan, mamy stojak z różnymi fryzurami, mamy też kwiat, mamy parasolkę, cztery suknie. Napiszcie mi, która księżniczka podoba Wam się bardziej z tego zestawu, czy ta w różowej sukni, czy w niebieskiej. Napiszcie, czy ktoś z Was ma taki zestaw i czy lubicie się nim bawić. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękujemy za oglądanie. Czekamy na łapki w górę, tak jak zawsze. Do zobaczenia!